No, kampania była bardzo intensywna. 56 dni, 57 od ogłoszenia mojego, że startuję w wyborach. Więc no, codziennie po kilka spotkań, dwa, czasami trzy spotkania w takich większych grupach z różnymi przedstawicielami organizacji, z społeczności. Więc intensywna kampania, taka też interaktywna. Też kilka rzeczy zacząłem robić, których wcześniej nie robiłem, więc tak się otwarłem do mieszkańców. Myślę, że najistotniejszym jest, żeby dotrzeć do mieszkańców. Chcę być prezydentem wszystkich mieszkańców naszego miasta, mieszkańców Rudy Śląskiej, więc zabiegam o ich głosy. Także no, jestem też zadowolony z tych wyników Exit Poll. I teraz te wyniki, które już mamy, na razie mamy 10-12 wyników z komisji na 79, więc jeszcze daleko, daleko, ale one generalnie potwierdzają te exit pole, czyli gdzieś tam mam 36%, więc to jest, i to jest póki co pierwsze miejsce, więc cieszę się z tego, bo to jest taka jakby nagroda za tą ciężką pracę w kampanii. Okej, powiedział Pan, że robił Pan rzeczy, których wcześniej Pan nie robił, to by mogła rozwinięcie tego? No, live'y takie dłuższe, więc tego nie robiłem. Generalnie tych live'ów nie było. Instagram się też pojawił, więc to są też takie nowe jakby rzeczy, które robię. No i myślę, że już będę robił. Okej. Szykuję się druga tura. No i jaki jest plan? Bo to będą dwa tygodnie między pierwszą a drugą turą, także jaki jest plan na najbliższe dwa tygodnie? No to będzie kampania intensywna dalej. Będę dalej się starał pozyskiwać wszystkich mieszkańców. I no, to jeszcze zobaczymy, jak się ułoży, kto będzie w tej drugiej turze, bo tam jeszcze ta rywalizacja trwa. Myślę, że to trochę będzie inna kampania, jak będzie jeden kandydat, trochę inna jak drugi, ale generalnie zabiegam o głos każdego mieszkańca. Dobrze. Zapytam też w ogóle tak trochę sportowo. Coś do powiedzenia dla kontrkandydatów, z którym Pan konkurował do tej pory? No, chciałem podziękować za kampanię i oni też się namęczyli, więc myślę, że to jest ważne, żeby podziękować wszystkim kontrkandydatom. Sześcioro ich było, jedna pani i pięciu panów, więc no, każdy jakąś wizję Rudy Śląskiej przedstawiał. Także no, podziękowanie i gratulacje za te wyniki. No, cieszę się z tego niemniej, że mam ten wynik najlepszy w pierwszej turze. No i będę się starał wygrać wybory.